W świecie, który tak długo był mi domem, poświęciłem swe życie na studiowanie magii. Żaden cel nie był dla mnie nieosiągalny, żadna ofiara zbyt wielka. Dopóki... Cóż, są w wielu światach mroczne zjawiska, o których lepiej nie mówić głośno. Zupełnym przypadkiem, eksperymentując z magią przyzywania, pochwyciłem tego oto chochlika. Słowo daję, ostatni raz dałem się tak nabrać. Tylko dzięki jego radom dane mi było przekroczyć granice między wymiarami. Tak oto znalazłem się tutaj. Jakże wspaniały wydał mi się ten świat. Piękny i groźny zarazem. I oto ja, samotny i bezdomny, zacząłem się modlić. Wysłuchajcie mnie, opiekuńcze duchy tego miejsca. Czyście jasnym bogom równe, czy demonom? Stoi przed wami Eldred, wygnaniec, szukający schronienia i opieki. Twe poszukiwania skończone, moje dziecko. Chodź z nami do pięknego Elysium. Przyłącz się do naszej armii wiernych. Pomóż nam w walce z okrutnym mistrzem ognia. A cóż jest okrutnego w fabrykach Pyro? Czyż nie kalają tego, co czyste? Czyż nie bezczeszczą tego, co święte? Mimo to nikt nie próbuje powstrzymać tej niegodziwości. Gdy upadnie Las Daven, jaka kraina będzie bezpieczna od twoich zakusów? Zakusów? Jestem tylko oratorem postępu. A czymże jest postęp bez sprawiedliwości? Ślepa wierność tradycji to jeszcze niesprawiedliwość. Wyznawcy Pyro nie pozwolą na twoje fanaberie. Ale ty nie masz wyznawców w Daven, Pyro. To się da zmienić. Jak śmiesz. Jakie to typowe. Nie obawiaj się, podróżniku z dalekich stron. Nasze cnotliwe aniołki nie są jedynymi bóstwami tej krainy. Na przykład ja mogę zaoferować ci wiedzę. Ach, jakie piękne słowa! Wiedza, sprawiedliwość, postęp. Czym są te wszystkie rzeczy bez walki? Na mój rozum, walka wcale nie jest potrzebna. To pewnie dlatego, że nie masz rozumu. Słysząc ich przekomarzanie, rozchmurzyłem się. Każdy z nich przyjąłby mnie pod swoją opiekę. Wybór należał do mnie.